Dokładnie. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marokobra G, a to jest kolejny materiał z gry Devil May Cry 5. Na maksymalnym poziomie trudności, jaki w tej grze występuje, czyli piekło i piekło, po angielsku Hell and Hell Mode. Słuchajcie, w poprzednich materiałach udało nam się cudownie, albo nie cudownie, pokonać Urizena w misji 13. Yamato i w końcu, bo dla mnie to była najcięższa misja, pod względem przeciwników, które w niej występowali. Chodziło mi o Furii, przeze mnie nazwane Hunterami, które są strasznie szybkie. Miałem z nimi wielkie problemy, ale słuchajcie, udało się to ogarnąć i będziemy w końcu sobie kontynuować nową misję, na nowo możemy sobie pograć w Devil May Cry 5 bez wkurwiania się i bez powtarzania jednych i tych samych sekwencji. Także jedziemy. Powiem wam szczerze, że to chyba czytałem ostatnio. Vi ujawnił Trish prawdę o sobie. Okazało się, że jej ludzką część Vergila, brata Dantego, którą wykorzystuje. Że jest ludzką częścią Vergila, brata Dantego, który wykorzystuje moc Yamato, rozciął się na dwoje, oddzielając od siebie swoją ludzką i demoniczną naturę, by utworzyć dwa odrębne. I tego już nie zdążyłem przeczytać. Dobra, to wytnę akurat na YouTubie. Na Twitchu sobie to obejrzymy jeszcze raz. Nie, ta scena jest bezcenna. Wow! Yeah! I'll take that. Dante, I'm gonna go too. Why don't you sit this one out? Oh, let you call me dead weight again? No thanks. I've got all the power I need, right here. You don't understand. It's not what I mean. Let him go, Dante. Time is a luxury that we can no longer afford. We must chase after him post-haste. What? Does that mean you're going too? I have a duty to see this through. Well, that's all you had to say, Mr. Poetry. I'm gonna go my way, and you guys can go yours. Let's just say that's the best for the cause. Okej, trzech wojowników, tak się nazywa ta misja, i każdy idzie swoją drogą i oczywiście możemy się w każdego wścielić, tak? Chciałem powiedzieć. W tym samym czasie Dante wchłonął w siebie miecz o nazwie Rebellion i oczywiście nie zdążyłem przeczytać, ale wy sobie przeczytacie. I w poprzednim materiale wybrałem sobie legendarnego łowcę demonów, czyli Dantego, ale zważywszy na to, że niedługo czeka nas kolejny ciężki boss w wykonaniu tym razem Nero, będziemy musieli rozegrać sobie tam bitewkę taką przypominającą sterowanie, bo ja normalnie chyba z 4 miesiące albo z 3 miesiące nie grałem Nero. Także no trochę czasu minęło. Także może zrezygnuję z Dante i weźmiemy sobie, zważywszy na to, że już niedługo czeka nas boss, właśnie w wykonaniu Nero, to weźmiemy sobie jego kompanię i oczywiście oryginalną, żeby sobie nie ułatwiać gry. I rozpoczynajmy. Kurczę, w ogóle zapomniałem, jak się walczy tym bohaterem. Tam były, o właśnie, te protezy. W ogóle najpierw tak. Do stosu i zobaczmy, czy mamy jakiś ten super marzyciel. Umiejętność związana z liczycielską dłonią. O Jezus, czemu te napisy tak szybko się tutaj, tak szybko znikają? Sprawdźmy, czy wszystkie umiejętności są wykupione, bo to jest achievement. Oczywiście 3 miliony ma mocna zaczepka. Trochę mi do tego brakuje. Zobaczmy tutaj, jak wyglądają ten. No bo tu widzę, wszystko jest odblokowane. Tutaj jest tak samo, tylko człowieku, weź to sobie teraz przypomnij. Grzechu, dobry wieczór, Maro. A witam cię, witam. Grzechu, witam serdecznie. I o zdrowie pytam. Napęd. No bo tu też jest wszystko. Tu też jest wszystko. Tu.
nie mamy. Jeszcze jednej. To byśmy sobie to kupili. Wielkość magazynka, zaraz mi się ekran wygasza, znaczy się wyłączy. Ale to chyba wszystko mam, czy nie? Tak, już wszystko jest pozyskane tak naprawdę, czyli tutaj też już nic. Także będzie wszystko oprócz tej zaczepki. Dobra, bardzo mnie to cieszy. Jeżeli chodzi o poskramiacze, no to trochę tych poskramiaczy chyba bym sobie kupił, albo... Zobaczmy, jak to wygląda. Jezus, dawno nie grałem tą postacią. Strasznie zapomniałem, co to się w ogóle tutaj używa, jak to się walczy. Mogę lamić na tej misji, ale nie powinna być jakoś wymagająca. Zdrowie, dobrze, już końcówka, praktyk i w poniedziałek do szkoły. No to faktycznie nie, to nie fajnie. No to współczuję. No jednak na praktykach chyba trochę lepiej. Ja też jak się uczyłem, to na praktykach to był taki lajcik, aż do szkoły to... A no właśnie, no to też, no to współczuję ci, panie kolego. Dobra, słuchajcie, weźmy sobie tego, mam od cholery. To weźmy sobie tą rąsię. Nie wiem, czego się mam tam spodziewać, także może tak. O, tak podmienimy. Później tak. Później sobie wezmę tą rąsię. Później tą. Tak. I tak. Dobra, i tego arsenału będę się trzymał. Bo z przedmiotów nic nie muszę kupywać. No, nie, to mogę kupić, ale na cholerę, jak i tak wskrzeszenie. Gramy na najcięższe poziomie trudności. I tutaj te wskrzeszenia są, jakie są. Mamy tylko 3 i nic z tego nie zmieni. Dobra, na tą porę tylko tą zaczepkę trzeba będzie odblokować. A tak to git. Dobra, zamknąć ustawienia. Zamknij. Zobaczymy, jak nam będzie szło. Boże, dawno nie grałem tą postacią, ale w końcu możemy rozpocząć kolejną misję po pokonaniu bossa. Także no w końcu jeszcze raz w końcu powiem wam. Możemy rozpocząć misję kolejną, 13. 3 wojowników. Początek misji. No to jedziemy. Grzechu, przyzwyczaiłem się miesiąc do pracy i swoje zrobiło. Grzechu, a jak u ciebie leci? A, nie narzekam. Nie jest źle, panie kolego, na razie. Także i praca na razie okej. Okay. Naprawdę nie ma co narzekać. Okej. O Jezu, dobra, jeszcze pamiętam, jak się ładuje. Wiem, że to można od razu naładować, ale zawsze miałem z tym problem. No, jak zawsze. Kurczę, nigdy nie potrafiłem naładować tego miecza na raz. Jezus. O! A co to było? Nie, nigdy. Nigdy mi się to nie uda. Naładować tego miecza od razu. Dobra, tutaj było atak. Dobra. Skoczyło się Eldorado. Mamy kolejnego przeciwnika. Znaczy, tutaj gra nam pokazuje, że on jest pierwszy raz, ale na najcięższy poziom to noci Helen Hell. Mieliśmy go już wielokrotnie. Chór przekleństw. Czyli będę strasznie bluźnił na nim. Dobra, jedziemy go jakoś w miarę, idzie. Wow, całkiem nieźle. Dobra, nasze szkolenie nam... Diabica, jestem wreszcie. No witam serdecznie. W końcu mamy jakiś skład, a nie, że przez 2 life'y prowadzę i nikogo nie ma. W końcu jest z kim rozmawiać. Bardzo się cieszę, nie do siebie będę gadał, jak debil. Także witam cię serdecznie. Chyba naładujemy sobie rewolwer. Kurczę, jak ja się stęskniłem za Nero. Miałem powiedzieć Virgilem. No nigdy nie naładuję tego miecza. Ale dobra. Winryl, siemano! O, witam cię, panie kolego Winryl. Witam, dobry wieczór. Co tam słychać, panie kolego?
Go down and go up. Sure, that's straightforward. Dla osób, które nie znają kolegi Venryla, czyli Diablicy i Grzechowi, to jest taka bardzo fajna osoba, taki normalnie ala przyjaciel dla mnie, który był praktycznie w wielu częściach life'a z God of War. Jako nieliczny, tak to nikt tego nie oglądał. Także witam cię serdecznie, panie kolego. O kurczę, dobra, widzi. Robi się Eldorado teraz. Jak ci się... A dobra, tak się zamieniało. Dobra, mogę się odmienić teraz. Jeju, nie pamiętam. Nie pamiętam w ogóle, jak się gra Nero. Bole. Uwaga. A jeszcze Linka była. O kurczę, zapomniałem. Ojej. Jeszcze była Linka, Boże. No słuchajcie, no trochę się zapomniało. No, dobra, już się nauczyłem, jak się było w powietrzu cały czas. Stary, dobry Nero. Słuchajcie, jak mi tego brakowało. Jak mi tego, słuchajcie, brakowało. Dobra, trzeba uciekać. A na tego widzę, to nie za bardzo działa. A ma gruby gdzieś po las. I jeszcze ich trzepie. On jest dobry gość. Ten gruby. Oj! Oj, dawaj tego! Dobra, ładnie. Polatamy trochę, co? Dobra, jednego mam z głowy. Dobra, z tym grubym będzie już problem. Dobra. O. Oj, trzeba uważać na te jego skoki. Ojej! Ale bym się wpakował sam. Dobra, pokonany. Jak na razie idzie całkiem nieźle. Powiem wam szczerze. Ojeju, jak mi, słuchajcie, tego brakowało. Jak mi brakowało, słuchajcie, Nero. Także... Tak, możemy zatańczyć z Nero. Widel, dzięki Maro za dobre słowa. Kurczę, no bo God of War normalnie to były najlepsze czasy. Tylko ty wtedy byłeś normalnie. Także wiesz. Także czemu miałbym nie mówić inaczej, panie kolego? Brakuje takich osób jak ty właśnie. Choć teraz też są wspaniałe sobie, jak jest Grzechu, Diablica. Także no, też się troszkę się polepszyło od tamtych live'ów.
bo wtedy jak prowadziłem live z God of War, no to naprawdę, no to tylko ty byłeś jeszcze jedna osoba u Rarejna, jeszcze Rarejn. A tak to naprawdę było mało osób, które przychodziło na live'y. Winner, ale nie obraź się, bo muszę lecieć, może później wpadnę. Hejka wam, no trzymaj się, Winner. I tak miło, że wpadłeś, zawsze jak wpadasz to jest miło. Także trzymaj się. Także trzymaj się, panie kolego. Akurat chyba nawet dzisiaj, Winner, mówiłem o tobie, Diablicy, rano jak rozmawialiśmy. Także wykrakaliśmy twoją ten... twoje przyjście dzisiaj, ale to bardzo dobrze. Także trzymaj się, dzięki, że wpadłeś, dobrej nocy. Jak będziesz chciał, to wpadnij. Zawsze będzie miło. I Diablica, kurde, to za, co to za misja, nie kojarzę, ale fajnie ta deskorolka, to latania fajna. Wiesz co, moja droga, to jest fajne do uników. Tylko, że teraz akurat nie wskoczę na nią, bo ona, wskakujemy na deskorolkę taką z tej rąsi, jak ten, jak są potwory, nie? Ale to jest świetna do uników i to, ta deskorolka nam się przyda na kolejnego bossa. Tak naprawdę, będzie chyba, tam mamy 13, będzie on w 15 misji, będziemy walczyć Nero. Dlatego postanowiłem, że walczę właśnie Nero. Mógłbym grać Dante, gdzie by było mi wygodniej, bo 3 miesiące jak nie lepiej, żeśmy Dante grali. Mogłem wziąć V, ale wziąłem sobie, wybrałem właśnie Nero, bo lepiej będzie sobie przypomnieć tą postać. Bo szykuje się kolejny ciężki boss, także lepiej, słuchajcie, poćwiczyć. Potrenować właśnie, ale już mi się podoba, słuchajcie, ta misyjka 13. Także, nie, fajnie się gra. Fajnie po prostu zacząć nową postacią, a nie cały czas męczyć ten Dante, choć Dante się niby najlepiej gra, ile można, nie? Ok, miło było poznać Diablica i Winryl. Ok, również było poznać Diablicę, lecę. No, trzymaj się, do następnego. Dobra, a my jedziemy z kolejnym koksem. Ojej, te fujary. No z tymi będzie trochę problem. Dobra, jedno dziadostwo mam z głowy. Kurczę, ale skakają wokół mnie. Wow! Jakim jest cudem unikam tych ciosów. Wow, ale się to zebrali na mnie. Dobra, to mam z głowy. Jest tutaj trochę. Dobra. Okej. Dobra, powiem wam, że nie idzie tak źle. Choć mamy tutaj naprawdę ciężkich przeciwników. Yeah.
Oj, oj, tutaj bym oberwał. Dobra, tego mam z głowy. Dobra, został tylko jeden gnojek. Chyba. Wow, z nim może nie być tak łatwo. Dobra, ładnie. Dobra, już się chyba... O Jezu, tamto gówno jeszcze do mnie strzela. A dobra, rozwaliłem, bo mógłbym ładnie oberwać. Dobra. Dawaj, rąj się. Powiem wam, że już sobie przypomniałem, jak się tutaj gra Nero. To jest wspaniała postać, powiem wam szczerze. I po zabawie. No i to mi się podoba, słuchajcie. Grzechu, dobrze ci idzie, Maro. Powiem szczerze, że od razu lepiej się, Grzechu, poczułem, jak pokonaliśmy tego bossa. Jezu, ten boss był taki wkurwiający, ile można było jedno i to samo klepać. Jedną i tą samą misję, która też była najgorsza, bo tych dwóch hunterów, czyli te furii, na jednej arenie, gdzie mieliśmy cały czas problem, czy ginęliśmy, i w końcu człowiek przeszedł to od razu jest... I od razu przejmujemy nową postać, w której dawno nie graliśmy. To jest coś pięknego, powiem wam. I diabica Grzechu. Grzechu, nawet skupienie w końcu, Maro. No tak, no w końcu idzie jakoś ogarnąć. To nie Dark Souls, choć z Dark Souls mamy duże problemy. Ale to może innym razem. O tym pogadamy. Te gargulce cały czas są niepokonane. I diablica Maro, ćwiczyłeś czy co? Nie. Tak sobie graliśmy. Nie wiem, jak ćwiczyłem. Po prostu ja specjalnie wybrałem Nero. Bo mogłem każdą z tych trzech postaci. Mogłem wziąć sobie Vin, mogłem tego. Mogłem Dante. Ale sobie dzisiaj wybrałem. A sobie pogram Nero. W ogóle nie miałem kiedy nawet ćwiczyć. A nawet idzie. Przypomniałem sobie wszystkie ataki. To jest, jak chyba powiem wam szczerze, że gra w Devil May Cry to jak jazda rowerem, wiecie? Jak już się raz nauczycie, to tego nie zapominacie. Ja nie ćwiczyłem, naprawdę nie było kiedy, nie. Ale faktycznie, no bo nie... Od razu człowiek inaczej gra, nie? Na razie nie oberwaliśmy w ogóle. To jest fajne. Żadnego przeciwnika. Ta misyjka jest krótka, powiem wam. Nie jest jakaś mega długa. O, niby dobrze mi idzie, a i nadal nie umiem naładować tego miecza za jednym uderzeniem. Muszę cały czas naciskać, bo nie potrafię. W ogóle raz... Raz mi idzie, raz nie. No i raz naładuję. Ach, co jest niezmienne, tak jest niezmienne, słuchajcie. Dobra, naładuję sobie normalnie. No, dziękuję wam. Dziękuję, Grzechu, dziękuję, Diablice. Cieszę się, że wam się miło ogląda, Diablica. No jasne, że idzie, a ja najlepiej właśnie lubiłam grę Nero. No, gra... Powiem wam szczerze, że wszyscy mówią, że najlepiej się gra w tej odsłonie przynajmniej, bo poprzednie niestety nie grałem oprócz pierwszej i drugiej części, że najlepiej się gra w tej odsłonie Dante. Mi się wydaje, mi się lepiej tak samo gra Nero. Zdecydowanie, po prostu bajeczka jest. Okej. Mamy diamenciki.
Wiecie co, skorzystam z tego sklepiku. Jeżeli chodzi o Dante, to nie musiałem tego robić. Ale tutaj musimy kupować sobie protezy. Trochę bym sobie to kupił, bo trochę zużyłem. Tutaj jest nasz sprzęt. I nawet to pamiętam, słuchajcie. Także z moją pamięcią w tej grze nie jest tak źle. Dobra, będę się trzymał tego, że tą gerbetę będę używał. Ona jest dosyć fajna. Tak naprawdę. Możemy jeszcze ten... O! To była fajna broń. O, możemy sobie te czasowstrzymywacze wziąć. Chociaż jeden. I gerbetę. Nie, puenta to się nazywa. Dobra. Okej. Okay. Zamknijmy ustawienia. I ciśniemy dalej. Kto wie, może dzisiaj dojdziemy jeszcze do bossa. Żebyście sobie zobaczyli, jak bossowie wyglądają. Kolejni. Czy ciężcy... To się okaże, ale naprawdę epiccy. Naprawdę czekałem na jeszcze epickie walki. Dobra. Jezu, ile tego dziadostwa jest. Dobra, muszę uważać, bo tarci latają. O Jezus, tu jest... O Jezus, wiedziałem, że tutaj przerżnę. Zwróćcie uwagę, ile jest tego dziadostwa. Ojej, o Jezus, ale słabo mi idzie. No teraz mam tylko jedno skrzeszenie. Dobra, musimy zmienić strategię, bo jest nie jest dobrze. Ja pamiętam... Ojej! Ja pamiętam, że tutaj... Robiłem tak. Dobra. Że jak oni się zbliżali, to zmieniałem pozycję. Uwaga, uciekamy. Tak po kolei będziemy lecieć i niszczyć te gniazda. Musimy, słuchajcie, najpierw te gniazda rozwalić, bo one się z tego odradzają. Dobra, uciekajmy. Uciekajmy, znowu. Czy oni cały czas będą za mną szli? Dobra. Spokojnie, da się to na spokojnie rozegrać, bo to jest ostatnia arena. Słuchajcie, to jest krótka misja. Uciekajmy. Ładujmy sobie przy okazji miecz. Tutaj chwilkę skupienia musimy poświęcić. Chyba strzelajmy w nich, żeby ich spowolnić. Dobra, jedno gniazdo rozwalone. Tak po kolei, ja pamiętam, jak tak robiłem właśnie na Dante Must Die, czyli przed ostatnim poziomem trudności, który też był wymagający. I strzelajmy, żeby ich tak opóźnić. Dobra, to chyba wszystkie gniazda widzę. Dobra, to już wszyscy. Dobra, jednego mam z głowy. Dobra,
Ojej, ale się pakowałem. Dobra. To było dobre. Dobra, uciekajmy tam od nich troszkę. Ojej, dobra, nie pykło mi. Dobra, kolejny z głowy. Kolejny z głowy. Kolejny z głowy. I kolejnego jedziemy. Kolejny z głowy. No i teraz tak możemy go w powietrzu jechać. Chłopak lubi fruwać, co? To było dobre, słuchajcie. Dobra, jednak trochę nam dokopali, ale przypomniałem sobie strategię, jaką wykorzystywałem wcześniej. Także nie jest, słuchajcie, źle. No jedno wskrzeszenie jeszcze możemy otrzymać i się wskrzesić. Także jest o tyle dobrze, słuchajcie. Diabica, no jasne, idzie jak najlepiej. Właśnie lubiłam, a to czytałem. Grzechu, jak jeszcze ten tekstem rzucą. No to też jest fajne, Grzechu. No teksty to mają w tej grze, ale to chyba jak w każdej części. No tutaj każde część, każde tekściawy tutaj to wymiatają, nie? Akurat macie rację. Ej, coś tutaj... Tam trzeba będzie uważać. Bo tam coś znowu strzela. Żebym znowu tą kulką nie oberwał. Diabica, kurde, no już dawno tak chora nie byłam. O, no to przykro mi, moja droga. Przykro mi, że tak, kurczę, jest. Efektywniejsze ataki można wyprowadzać właśnie Nero. No, tu masz akurat rację. I Grzechu, co się stało z Maro? Taki spokojny, Diablica. Skupienie dziś widać u Maro. O, możliwe. Nie wiem, co się stało. Tak po prostu, nie? Nie wiem, ta gra mi odpręża swoją drogą. No bo tam musimy uważać, bo coś tam strzela. Dobra, żeby miaczek nie dostał przez przypadek. Ale mi się wydaje, że to już jest ostatnia arena. Oczywiście mogę się mylić. Tutaj chyba też coś strzelało, czy nie? Co to już mam pistolecik naładowany? Nie, tutaj wszystko ok. Dobra. Nie wiem, ta gra mnie jednak odpręża w pewnym momencie. Czasami się wkurwiam, jak muszę 500 razy przechodzić jedną misję. Ale czasami człowiek jest odprężony. Ta gra sama w sobie jest zajebista, powiem wam. To ten poziom trudności swoje robi akurat. Ale to wiadomo. Coś tu jeszcze, a tam trzeba uważać. Dobra, tutaj sobie już naładuję pistolecik może. Widzicie, już jakaś kula tutaj poszła w moją stronę. Oberwałbym i byłoby będzie ciekawie. Mam nadzieję, że nie jest tam sterująca. Nie. Okej. Dobra. To też sobie naładujemy na wszelki wypadek. Jeju, jak mi brakowało tej gry Nero. Słuchajcie, no. Aż normalnie. Nie mogę się doczekać, że będziemy niedługo walczyć z bossem jako Nero. Miałem trochę dosyć już tego Dante. Ile można jedną postacią grać?
Okej. Okay. Odjemy sobie oczywiście mieczyk. No, a tu raczej nic mnie nie zaatakuje. Dobra, bo tak, można tutaj wpaść. Ale tutaj jeszcze jakąś dziureczkę widziałem. Może to jest jakiś sekrecik, zaraz zobaczymy. Gdzieś ją widziałem. Oho! Ścinki zaczynają, ale to jest wina oczywiście programu do nagrywania. Ale przez chwilę widziałem. Ej, gdzie tu są te... Taka jama była. O, chyba jest. Tutaj. Nie, już sam nie wiem, gdzie to było. Oj, też zapomniałem, że tutaj ma taki swobodny lot, Nero. Też trzeba o tym pamiętać. To się nam może przydać. Dobra, ale ja tutaj nic nie widzę. Dobra, nie będę marnował czasu. Tylko hop. I słuchajcie, koniec misji. Szybko, nie? Żeby ta każda misja na tym poziomie trudności się kończyła, to by był normalnie raj. Ranga A! To dawno takie rangi nie dostałem. Okej, okay. Razem czerwonych kul. 43 tysiączki. No to ładnie, ładnie powiem wam.